Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, witam wszystkich, z tej strony Arkadiusz Świętnicki. Witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Dziś opowiem o grze 1942, czyli chińskiej strategii wojennej. Zapraszam do słuchania oraz komentowania. Przejdźmy zatem do samej gry. Grę możemy pobrać z adresu www.nunosoft.pl/1942.rar. Jeszcze raz dyktuję adres www.nunosoft.pl/1942. Do samej gry będziemy potrzebowali jeszcze kilku innych rzeczy. Jedną z tych rzeczy na pewno jest Locale Emulator, który to możemy pobrać z GitHuba, więc do niego linku nie będę podawał. Będziemy mogli też potrzebować dodatku do NVDA, który to dodatek będzie nam tłumaczył tekst z gry w czasie rzeczywistym. Ten dodatek również można pobrać z GitHuba, więc do niego linka też nie będę umieszczał. Jeżeli już mamy to pobrane, to uruchamiamy grę z Local Emulatorem w taki właśnie sposób, że na pliku exe z grą naciskamy klawisz kontekstowy. Wybieramy opcję. Ja tu zwolnię. Wybieramy opcję Local Emulator i Run in Application Profile. Lądujemy teraz w menu głównym gry. Gra nie jest w języku angielskim, to już rozumie się chyba samo przez się, kiedy mówiłem o tym, że gra wymaga dodatku tłumaczącego. Zatem właśnie potrzebny nam jest ten dodatek, a gra oryginalnie jest w języku chińskim, dialekt mandaryński uproszczony, czyli właśnie ten dialekt musimy wybrać w ustawieniach Local Emulatora. Okej, ja teraz włączę sobie ten dodatek skrótem Ctrl Shift Insert T. Tutaj mi powiedziało Translation Enabled. Ja sobie wyłączę muzykę, bo mimo tego, że jest piękna, to przeszkadza mi troszkę w opisywaniu. Okej, gra jest robiona na zwykłych kontrolkach Win32. To też możemy dostać się do menu używając klawisza Alt. Nowa gra i kontynuuj grę. Idąc w prawo mamy Operation, ale to menu jest teraz nieaktywne, ono jest aktywne tylko w grze. I raz w prawo mamy Display Mode, czyli tryb wyświetlania, czy chcemy tryb tekstowy, czy tryb dźwiękowy. Tryb ten możemy zmieniać w dowolnym momencie skrótem Ctrl F10. Phone Library Settings, czyli ustawienia syntezatora. Game Music, Ctrl M, czyli czy chcemy muzykę w grze, czy nie. Environment Rendering, czyli czy chcemy mieć efekty otoczenia, czy też nie. Raz w prawo. Mamy już zwykłe menu systemowe. Bo większość jednak rzeczy w tej grze odbywa się przy pomocy skrótów klawiaturowych. Ok, więc włączę muzykę i damy sobie nową grę. Fabuła w tej grze przedstawia się w taki sposób, że mamy pole edycji, w którym to polu edycji treścią jest to, co aktualnie się wyświetla, a spacją przesuwamy się dalej, czyli czytamy sobie tym dodatkiem od góry. W 1942 roku japońska armia odcięła drogę buddystów, co uniemożliwiło Chińczykom komunikację ze światem zewnętrznym. Czyli w Himalajach przez aliantów została otwarta droga powietrzna, którą to alianci właśnie wysyłali zasoby, żeby walczyć z faszystami.
Czyli lecimy do tego Mianmaru, żeby walczyć za ojczyznę. Ale niestety coś się nie udało. Czyli samolot C-46, którym lecieliśmy wraz z chińskimi żołnierzami, został zestrzelony w drodze do Indii, gdzie mieliśmy odebrać niezbędne wyposażenie i trening. Samolot został zestrzelony przez Japończyków. Czyli, że nikt poza Kinluo nie przeżył, tylko on przeżył i może uważać się za szczęściarza. Ale Kinluo też nie do końca ma szczęścia. Bez broni, zasobów, albo nawet bez zaufanego towarzysza, myśli, że niewiele może zdziałać w tej dżungli. Okej, czyli Kinluo rozpoczął przeszukiwanie samolotu w celu znalezienia czegoś pożytecznego. Naciskamy sobie spację. Okej, każdy poziom właśnie zaczyna się w taki sposób, że mamy okno dialogowe, gdzie mamy numer poziomu, nazwę poziomu i informacje o tym, co musimy zrobić, czyli Custom Clearance Conditions. W tym poziomie chodzi o to, żeby dojść na X8, Y6. Naciskamy spację i gramy pierwszym i jak na razie jedynym żołnierzem. Teraz opiszę menu Operation, które wcześniej nie działało. I tutaj mamy tak. Ekwipunek F1. Plecak F2. Umiejętności F3. Odśwież mapę F5. I zakończ akcję Ctrl Q. Gdyż gra 1942 jest grą turową, co oznacza, że my mamy wszystkie nasze akcje są mierzone w turach, czyli mamy w sumie nieskończoność czasu na zastanowienie się nad naszą następną decyzją, ale w momencie, kiedy naciskamy Ctrl Q, czas w grze idzie do przodu. Teraz opowiem wam o klawiszologii gry, bo klawiszy w tej grze jest całkiem sporo. Okej, zaczniemy od samej góry, czyli od klawisza F1, który to, jak wiemy już, otwiera listę broni, które mamy aktualnie wyekwipowane, czyli nie w plecaku. Ale Kinluo teraz, jak widać, nie ma nic. F2 otwiera plecak. Load to oznacza, ile jakby przeciążenia mamy, bo nie możemy mieć zbyt wielu przedmiotów w naszym plecaku, wiadomo. I Kinluo aktualnie ma, nic nie ma. Teraz F3. Ekran umiejętności jest bardzo ważny w tej grze, dlatego że każdy żołnierz ma, jego umiejętności są bardzo ważne i te umiejętności jakby determinują to, jaka jest dobra broń dla tego żołnierza. Czyli naciskamy sobie klawisz F3. I umiejętności Kinluo. Każda postać ma 5 umiejętności. I teraz to działa w sumie na wszystkich ekranach, tych, które do tej pory pokazywałem, tylko dopiero na tym będę mógł to sprawdzić w praktyce. Mowa tutaj o opisie danego elementu. Okej, idziemy sobie w dół. Rapid Fire Pistol. I teraz w momencie, kiedy ja nacisnę sobie spację, jest mi odczytywany opis tej umiejętności i oczywiście on jest po chińsku i my go nie rozumiemy, a przynajmniej większość z nas, ale to nie jest problemem, gdyż Shift C kopiuje ostatnio wypowiedziany tekst w doschodkach. I teraz możemy sobie odczytać. No właśnie, czyli jakby mogę strzelać do wrogich jednostek szybkimi dwoma strzałami z pistoletu.
i koszt wytrzymałości 20. Symbol F1. Właśnie, automatycznie tutaj bronią automatyczną. Double click 4 lub 6. Double click. No właśnie, tu możemy sobie bagnetem, znaczy no nie tylko w sumie bagnetem, każdą bronią białą możemy złapać wroga, w sensie no wielu wrogów i po prostu go atakować cały czas. Extreme throw. Czyli, że możemy bardzo mocno rzucić bronią rzucaną. No i udusza. Czyli możemy kogoś poddusić. Tak właśnie działają umiejętności w tej grze. Każdy żołnierz ma bardzo różne te umiejętności, więc naprawdę polecam sobie wszystkie te umiejętności tak jak należy zbadać. Jeżeli będziemy mieli nowego żołnierza. Teraz pozostał nam jeszcze klawisz F5, który to po prostu odświeża mapę w razie gdyby coś się stało. Nic się nie powinno stać, ale jak to wiemy, przezorny zawsze ubezpieczony. Teraz dalsze klawisze. Klawisze od 1 do 0 zmieniają żołnierza, którym sterujemy, jeżeli mamy wielu żołnierzy. Aktualnie no nie mamy, mamy tylko Kinuo. Klawisz minus i równe zmieniają jakby strony, bo możemy mieć więcej niż 10 żołnierzy. A jak wiadomo, klawiszy na klawiaturze numerycznej mamy tylko 10 cyfr. Teraz dalej, klawisz Q i Kinuo przechodzi po osobach, które znajdują się w tym pomieszczeniu. Teraz jak wiemy, mamy tylko Kinuo, więc zbyt wiele nie możemy tutaj zrobić z nim, bo to prawda wiadomo. Klawisz W przełącza nas pomiędzy obiektami znajdującymi się w pomieszczeniu. Ale teraz uzyskałem informację, że w tym pomieszczeniu nie ma, w tej lokacji nie ma żadnych obiektów. Klawisz E zmienia nam bronie, jeżeli jakieś mamy, ale my w tym momencie nie mamy żadnych broni, to też no wiadomo, nie ma czego wybrać. Klawisz R służy do przeładowania broni, jeżeli to nie jest broń automatyczna, w sensie do zwolnienia spustu. Teraz o czym by tu jeszcze powiedzieć? O właśnie, klawisze od A do G służą do tego, aby używać umiejętności. Te umiejętności są dokładnie w takiej kolejności jak w menu pod F3, czyli A to jest pierwsza, a G to jest umiejętność piąta. Teraz dalej, klawisz Z służy do sprawdzenia informacji o naszym położeniu. Właśnie, kabina X4, Y4, czyli współrzędne, dystans 0, czyli no to jest nasze położenie, runda pierwsza, bo runda pierwsza, czyli ile razy jakby no nacisnęliśmy Ctrl Q od początku poziomu, tak mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu. Teraz dalej, klawisz X służy do tego, aby uzyskać informacje o aktualnie wybranym żołnierzu. Kinluo, życie 100, wytrzymałość 100, czyli właśnie takie podstawowe informacje. Teraz klawisz C mówi nam krótko o tym, co znajduje się na mapie. Czyli w polu widzenia Kinluo znajduje się jeden przedmiot, 0 ciał, 0 wrogów i 0 towarzyszy. A V, klawisz V służy do uzyskania informacji o osobie, na której aktualnie mamy klawisz pod, na której aktualnie mamy fokus pod, pod klawiszem Q. Teraz opowiem wam o poruszaniu się, bo poruszanie się w tej grze jest też nieco inne. Poruszamy się przy pomocy skrótu Ctrl strzałki,
a klawiszami strzałek badamy to, co jest wokół nas. Na przykład nacisnę sobie strzałkę w lewo. Oj, wytłumaczenie mi się włączyło. Kokpit, jeden przedmiot. I teraz klawiszem Q możemy sobie sprawdzić, co to jest. Znaczy W, przepraszam. I mamy, że to jest rewolwer typu Colt 1911, ale nie możemy go podnieść, wiadomo, bo jesteśmy za daleko, więc musimy przenieść się do tegoż przedmiotu, naciskając klawisz 1, aby wrócić do żołnierza, którym aktualnie sterujemy, czyli do Kinlo, a następnie nacisnąć kontrol strzałka w lewo. Mamy właśnie jeden przedmiot i naciskamy W, żeby go wybrać, i klawiszem Enter go podnosimy. Teraz możemy nacisnąć sobie klawisz F1, znaczy F2, przepraszam, i wybrać tego Colta. I możemy sobie przeczytać jego opis klawiszem spacja. No, czyli tutaj mamy krótko przedstawioną historię tego pistoletu, że przez Johna Browna w 1911 roku w Stanach Zjednoczonych została wyprodukowana i że ta broń ma dość jest szybka, dość celna i bardzo potężna, i że stała się klasykiem, jeżeli chodzi o design, możemy tak to powiedzieć, pistoletów. Teraz klawiszem Delete możemy na przykład wypuścić ten przedmiot, ale go podniesiemy, bo nam jest potrzebny, i wyekwipujemy go, naciskając klawisz Enter na nim, w menu pod F2, z tym, że wyekwipowanie broni kosztuje nas jedną turę, czyli oznacza to mniej więcej tyle, że wyekwipowanie broni zachowuje się tak, jakbyśmy nacisnęli Ctrl-Q. To musimy o tym pamiętać. Dobrze, więc ja sobie wyciągnę teraz tą broń. I teraz możemy udać się do menu pod F1, żeby zobaczyć, czy naprawdę ją mamy. Właśnie, to nie jest główna broń, tylko to jest broń boczna, tak zwana. I właśnie tak. Teraz mogę sobie iść w dół, na przykład, ale nie mogę iść dalej w dół, bo jest ściana. No właśnie, pisze, że nie możemy stąd iść. Więc idziemy sobie dalej w prawo. I tutaj mamy właśnie rozwalone wyjście z samolotu i jeżeli chcemy skończyć level, to poziom, to idziemy w prawo, ale ja, jako że nagrywam ten podcast, to pokażę wam coś ukrytego od razu. Możemy iść stąd w dół, a właściwie już nie możemy. Ten dźwięk oznacza, że wyczerpaliśmy już limit naszych akcji na turę, więc musimy nacisnąć Ctrl-Q. A jako że na tym poziomie nie ma wrogów, to możemy sobie eksplorować ile tylko chcemy. Dobrze, więc idziemy w dół maksymalnie. Jak widzimy, za cztery kratki w lewo mamy dwa przedmioty aż. Właśnie, to jest zioło lecznicze, możemy sobie pozbierać te zioła klawiszem Enter. I teraz możemy udać się już do końca poziomu, czyli tam, gdzie nam kazało iść, na X8, Y6. Ale pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Teraz już jesteśmy w prawym, górnym rogu mapy i my nie możemy sobie zobaczyć całej mapy, jak leci, bo idąc w lewo, na przykład cały czas strzałką, nie kontroli strzałką, dochodzimy do momentu, gdzie mamy taki dźwięk. Ten dźwięk oznacza, że tam może coś być, że tam jakby jest teren, ale my nie widzimy już, nasza postać nie widzi tak dobrze, co na tym terenie się znajduje. Czyli musielibyśmy się przesunąć, ale naciśnijmy sobie Ctrl-Q. Czy jesteś pewien, że chcesz
zapisać grę i przejść do następnego poziomu. Chcę przejść do następnego poziomu, ale nie chcę zapisywać gry, więc klikam sobie anuluj, tak jakby. Czyli, że Kinluo nie znał dokładnej drogi do Chin, ale wiedział, że idąc na północny wschód dojdzie tam. No, czyli że Kinluo doskonale wie, że to jest praktycznie niemożliwe, żeby przetrwać w tej mianmarskiej dżungli. Czyli, że większość Birmy została już przejęta przez Japończyków i że on nie wie, może się stać tak, że jakaś kula przeszyje jego piersi, on nawet nie będzie wiedział, skąd ta kula jest. Czyli, że Kinluo nie ma wyboru, nie może siedzieć bezczynnie. Jeżeli znalazł się już w takiej sytuacji, to musi iść i próbować przeżyć. Czyli, że ciemna, czarna mgła powoduje, że widoczność jest bardzo zła i że on nie widzi nic, a dżungla to jest prawie martwa, ale coś się poruszyło. Ale on szedł powoli między drzewami i rozglądał się, czy nic nie ma. Czyli, że on zobaczył jakąś figurę, jakąś postać, która się przemknęła i bardzo go to zaniepokoiło. Ale kto mógłby się pojawić w tym niedostępnym miejscu? Kinluo schował się za drzewem. Ostrożności nigdy za wiele. Intuicja podpowiada mu, że to jest wróg. No, czyli on się ukrył, ale nic się nie działo. Ale Kinluo zdecydował, że nie będzie czekał. No to mamy drugą misję. Zabij japońskiego karabiniera w mniej niż 10 tur. Lądujemy na południowo-zachodnim rogu mapy. Wróg jest mniej więcej na wschodzie tej dżungli. Ale my oczywiście idziemy po swojemu, tylko wyciągnę sobie broń, którą wyekwipowaliśmy w tamtym poziomie, klawiszem E. I tutaj mamy coś, co tłumaczy jako tik, czyli to jest drzewo, w które po prostu nie możemy tam się udać. O, próba wejścia tam skończy się tak. Nie możesz udać się w tym kierunku. Okej, więc ja polecam robić to w taki sposób, że musimy się bardzo uważnie strzałkami rozglądać zawsze, co się dzieje wokół nas, wokół naszej postaci. Teraz mogę iść sobie bezpiecznie do przodu, ale mogę już skręcić, widzę w prawo. Teraz z przodu są drzewa. Tutaj teren tej pierwszej w sumie misji, takiej porządniejszej, jest bardzo prosty. Nie mamy tutaj za bardzo czego obawiać. Tutaj mamy przejście na górę i jeżeli chcemy zabić Japończyka, to po prostu udajemy się w prawo dalej, a nie na górę, ale u góry możemy zdobyć kilka fajnych przedmiotów, więc się tam udam w tym momencie. Właśnie w dżungli jest mocno ograniczona widoczność. Teren gra ogromną rolę w tej grze i mamy tutaj dwa przedmioty. Winogrono, czyli mamy grejpfrut właściwie. I mamy dwa te grejpfruty, weźmiemy sobie je. I możemy teraz iść zrobić to, co mamy zrobić.
I odbijamy później w prawo. O, i tutaj mamy dżungla i jedna osoba. Możemy się tu zbliżyć, żeby być na tym samym polu co on. Wybieramy go z jakby tego ekranu, tego... No, wybieramy go klawiszem Q i możemy go zabić na kilka sposobów. Jak wiemy, nasza postać potrafi dusić, albo możemy też po prostu oddać strzał z pistoletu. Ja wybiorę tą drugą opcję, bo stamina jest bardzo ważna w tej grze, więc naciskamy spację. Nie trafiliśmy, ale on też nie trafił. I on trochę się od nas oddalił, jest jedną kratkę za nami. Więc nawet nie musimy tam iść, nie musimy być na tym polu co on. Wybieramy, naciskamy znowu Q i spację. Zastrzeliliśmy go, ale go nie zastrzeliliśmy. Czyli jeszcze raz. O, nie trafiliśmy. No, udało się. Jak widać, trochę oberwaliśmy, straciliśmy dużo kul do pistoletu. O, straciliśmy i tak wytrzymałość, ale co tam, kto by się przejmował? Teraz mamy ciało jego tutaj. I naciskamy Enter, aby je przeszukać. Mamy karabin typu Meiji. Ja wyłączę muzykę, bo jest głośna, a nie da się jej ściszyć. Mamy karabin typu Meiji. Mamy bagnet typu Meiji. I mamy kulki do karabinu. Ja sobie teraz pozwolę, zjem sobie ziółko, które zebrałem na tym poziomie. Oczywiście enterem je zjadamy. Ale już się poziom skończył. Ledwo co mi się udało. Jedna tura mi została. Nie chcę zapisywać gry, bo mój własny zapis się by stracił, a ja pokażę jeszcze dwie misje i to by było na tyle, bo gra jest dość długa, gra jest właściwie bardzo długa i to co teraz mamy to jest pierwsze 25 misji z planowanych 120, więc to jest jeszcze no właściwie taki koncept demo, ale gra się rozwija dość prężnie, więc... Czyli, że nie jest to fajne, jeżeli musimy kogoś zamordować, nawet jeżeli to jest wróg, którego trzeba wyeliminować. Ale nie można się przed tym uchronić. Kto mądry na wojnie jest w stanie uniknąć zabijania? No, że tak w sumie to każdy chciałby sobie żyć w spokoju. Oj, ale... No, czyli co słychać dźwięki ptaków i dziwnych zwierząt. No jest pokazane, że Kinluo przeszukał ciało wroga i oddalił się. Kinluo przeszukał teren wokół siebie, żeby sprawdzić, czy jest bezpieczny i wreszcie zasnął. Oj! Och! Czyli Kinluo sobie spał, ale podczas tego jak on spał usłyszał strzał i bardzo go to rozbudziło. Że Kinluo postanowił się ukryć, postanowił nie reagować, dopóki nie dowie się, co się tak właściwie dzieje. No, że pojawiło się kilka postaci, które biegły w jego stronę. Czyli, że tam było ich coraz więcej, ale Kinluo zdołał ujrzeć kto to przez to, że błyszczały pistolety, z których sypał się ogień. Było to kilku Japończyków, którzy kogoś ścigali. Chani z litera.
No właśnie, czyli Han Wenfei, jakiś, nie wiemy jeszcze kto to jest, wystrzelił ze swojego pistoletu ostatnią kulę, jaką miał. No, czyli postrzelił wroga i chciał go dobyć bagnetem. Czyli że Han Wenfei nie wydawał się być bardzo silny i dźganie bagnetem sprawiało mu trudności. Kinluo postanawia nie patrzeć się na to, bo mimo tego, że oni się nie znają, to mają jak widać wspólnego wroga. Poziom drugi, walka w ramię w ramię. Custom clearance condition, zabij wszystkich wrogów. Okej. Zrobimy to. Ja polecam. To pójdziemy sobie do góry i w prawo, żeby być z nim, jakby na tym polu zorn. Jesteśmy z dwóch stron otoczeni, ale ustrzelimy tego z prawej najpierw. Trafiłem, ale nie zabiłem, więc spróbuję go dodziekać bagnetem. Oj, rzucił granatem. Nie fajnie, nie fajnie. Tutaj warto wiedzieć, że na X7, Y7 jest karabin, który możemy sobie podnieść. Właśnie użyłem umiejętności tej, że mogę dwa razy szybko strzelić. Mamy tutaj dwa ciała, w jednym mamy bagnet i karabin. Weźmiemy karabin, bo on bagnet już ma. I w drugim mamy taki sam secik. Oj, tu przy Kinluo jest jeden. Nie mam już kulek w pistolecie. Dobrze, więc wyciągnijmy sobie bagnet. Przeładował bagnet. Oj. Coś mi się tu rozwiesiło. I właśnie jest problem taki, że z ostatniego wroga nie możemy zebrać przedmiotów. Warto wiedzieć, że na tej mapie też były krzaki. Jak mówiłem, teren gra olbrzymią rolę, moglibyśmy się schować w krzakach i wtedy ciężej byłoby im nas trafić, ale oni też wtedy mogliby przyjść do krzaków i miałbym problem. A jako, że nie zapisuję gry, bo mój save, to właśnie tak. Nie da się przejść całej gry bez zapisywania, to no ciężko by było. Pierwsze tam parę misji się da, ale później już nie za bardzo. Uciekamy, że dwójka próbowała zakończyć walkę w jak najszybszym tempie, ale strzelaliśmy, no i to spowodowało, że coraz więcej wrogów się zleciało. Że z bliska, z daleka, ze wszystkich stron zaczęli pojawiać się Japończycy. Czyli że nie obchodziło ich to, że byli ranni, zaczęli uciekać. Bradziej! Ten kapitan japońskiej armii krzyknął. Jup! Uciekamy dalej. Czyli podczas ucieczki oni opisali sobie, kim są. Czyli Han Wenfei należał do tam piątej dywizji armii koreańskiej
i był doskonałym strzelcem. Czyli, że podczas jednej z bitew został oddzielony od swojej armii i uciekał. Czyli oni próbowali uciec, ale... Czyli, że dystans ani się nie zwiększał, ani nie zmniejszał, był ciągle taki sam, a oni nie mają nieskończoności siły. Czyli mamy tutaj pokazane, że najmądrzej będzie się schować w dolinie. Informacją, dialog będzie pas, czyli poziom trzeci, musimy wytrzymać do świtu. Najlepiej jest się schronić w dolinie, ale tu są dwa dość potężne przedmioty, a właściwie cztery. Dwa są w dolinie i dwa w... Kinło, życie 100. Jej, mamy pełne HP, ale nie do końca pełną staminę. Okej, to skoro Kinło ma pełne HP, to pokażę wam właśnie nim, gdzie jest dużo ukrytych przedmiotów. Idziemy maksymalnie w dół i potem idziemy w lewo, to jest właśnie, o, jesteśmy w krzakach, czyli ciężej będzie nas trafić. Han Wenfei idzie dwa razy w dół w lewo, bo w tą stronę jest dolina, a Kinluo dalej biegnie w lewo. A, bo to w prawo trzeba było iść, nie, w lewo, wybaczcie. To już nie zbiora tych mają o wiele przewagę większą. Ale niestety zostaliśmy pokonani. Ale tylko, że to nie jest gameplay, tylko prezentacja, to uważam, że byłoby na tyle, jeżeli o tą prezentację chodzi, ponieważ pokazałem w sumie większość takich podstawowych mechanik. Oczywiście w późniejszych poziomach te mechaniki są naprawdę różne. Mamy działa polowe, mamy więcej żołnierzy, mamy inne jednostki, mamy czołgi. Także w grze naprawdę dzieje się wiele. Mam nadzieję, że ta gra wam się spodoba, że spróbujecie sobie w nią zagrać, że będziecie komentować i że będziecie mnie pytać o różne rzeczy, że sami mi powiecie, ile rzeczy ja pominąłem i że będziecie się świetnie bawić w grze 1942. Pamiętajmy, że gra ta jest oparta na prawdziwych wydarzeniach. Osoby, o których tu jest mowa, naprawdę istniały. I osoby, o których tu jest mowa, też poniekąd w pewnych bardzo specyficznych sytuacjach przyczyniły się do tego, że stało się z II wojną światową tak, jak się stało i że nie stało się o wiele, wiele gorzej. Więc mam nadzieję, że poza świetną, dobrze zrobioną, dobrze sfabularyzowaną i dobrą mechanicznie rozgrywką zobaczycie też pewien kawałek historii, bardzo ważnej historii. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.